Witam wszystkich tutaj, Jasper, i zapraszam was na kolejny odcinek. Zagrajmy w terrarię. Dzisiaj muszę trochę bardziej rozbudować ten domek. No i tak zrobię właśnie zaraz, ale to będzie znacznie większa rozbudowa niż ostatnio. A zanim jeszcze rozbuduję, muszę iść do korupcji po kolejny meteoryt. Na razie nie powiem po co, ale będzie mi jeszcze potrzebny jeden, żeby zebrać trochę tych meteorytowych surowców. To dobra, ja tam idę i spotkam się za chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Tym razem poszedłem sobie w prawo. Tam już te po lewej stronie już wyeksplorowałem praktycznie. Tu jeszcze nie byłem. Nie, no są moje pochodnie. Aha, rozumiem. Nie mam dynamitu, nie mam. To co tu robisz, ty słabiaku jeden? Dobra, musimy tak to załatwić. Trudno. Teraz wydostać się na powierzchnię to nie problem. Nic tu nie widać. O, proszę, widzicie to? Od razu już meteoryt spadł. Pięknie, na to liczyłem właśnie. Dobra, wracam, bo tutaj nic więcej nie szukałem. Teraz idę szukać od razu tego meteorytu. Zaraz, trzeba Golden Scala założyć na coś. Dobra, na to wezmę. Chociaż to może się przydać, to wezmę. Dobra, to ja lecę szukać i zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. O ile pamiętacie, tutaj najdalej doszedłem w moim świecie. No i teraz jak idę dalej, chciałbym, żebyście wy też zobaczyli, co tu mogę znaleźć ciekawego. Oczywiście mam nadzieję, że to będzie meteoryt, bo tego szukamy. Chcę wow, skrzynia? Tak po prostu? Violent Flipper. Zaraz. O. Dobra, wiem co to jest, patrzcie. Kurczę, to nie pokażę za bardzo. No co jest? Czemu nie mogę? Goblin? Po prostu kiedy jesteśmy pod wodą możemy pływać teraz spokojnie sobie. To jest bardzo przydatne, ale na razie. To gdzie to było? Zaraz, bo mnie tu leje. Franek. Co ja zrobiłem? O ranny. Dobra, lecimy dalej. Już myślałem, że koniec mapy. Patrzcie, tu gobliny chodzą po tej dżungli, nie widziałem. Jaki bajer. Dobra, już widzę, że koniec. Znowu normalny teren. No i koniec mapy. A zaraz przetestuję sobie to. Widzicie, teraz możemy spokojnie się wynurzać z tym. A nie, zaraz, to nie koniec. Ja już myślałem, że koniec mapy. A to nie jest, jeszcze jest kawałek.
O proszę. O, jak grzybów. O, jest. Znalazłem go. Patrzcie, o ile dobrze widzę, jest... O, jen. Przy granicach mapy. Zaraz zanim go wydobędę. Sobie zobaczę. Tak, to jest granica już. Koralowce widzę. Sobie pozbieram. To jest granica już. Tutaj już tylko meduzy chodzą, kraby. Rekiny! O rany. Szybko wynurzaj się. Zaraz, ja tu chcę popatrzeć trochę. Z rekinów wypada kasa, oczywiście, i co tam jest? Kurczę, nie mam miejsca na ten shark fin, a to jest przydatne. Dobra, no to widzieliście już. To ja idę wydobyć ten meteoryt, ale już nie będę wam tego pokazywał. Już to robiłem dwa razy, więc... Ja go wydobędę i spotkamy się, jak już skończę. Dobra, jestem z powrotem. Skończyłem już praktycznie. Trochę mi przeszkadzały te zwierzęta z wody. Ale patrzcie, na dodatek teraz Blood Moon wstał jeszcze. Widzicie, ile potworów już się nazbierało. No niedobrze, niedobrze. Ja już tu kończę, ale dobra. Trzeba uważać na nich. Te potwory będą z każdej strony normalnie. Rekiny przylecą. Nie przylecą, przepłyną. Trzeba jak najszybciej do domu wracać. Uwaga. Dobra, 240 mi wystarczy w zupełności. Zanim wrócę jeszcze, widziałem tam jakąś złotą skrzynię po prawej. Niżej w wodzie, to idę ją zdobyć teraz. Patrzcie, ile tu tego powypadało. Teraz sobie pozbieram ładnie. Kurde, kraby mnie tu leją tam. Korali sobie weź trochę. O rany. Uważaj. Nawet glow sticków ile mam. Z tych medów 99 już. Patrzcie, tam jest skrzynia. Ładnie sobie leży. Że tyle się kończy, a nic na to nie poradzę. Zaraz, trzeba wyrzucać, żeby miejsce było, co tam w skrzyni będzie. Les, jednego mam. A skąd mam tego maskieta? A, z tego, z Shadow Orba pewnie. Co dzisiaj rozwaliłem. I uwaga. Trident. I spadamy. Yeah. Zero obczaje tego tridenta. 10 damage'a. Łe, to cienki jest. Crafting, pokaż mi niektóre rzeczy. To z tego nic, dupa. Nic, tak, nic. Gwiazdki. Star Cannon.
Właśnie to mam zamiar zrobić. Ale później jeszcze trzeba kupić mini szarka. O Jezu, ja zapomniałem, że to jest ten. Kompletnie zapomniałem, że to jest blotnik przecież. Kurde. Trzeba się zablokować, bo ja nie chcę, żeby mi tu włazili. Choćby piaskiem nawet. Niech mnie włażą. Co ja chciałem? Slime clone. What the fuck? O, z tego z części tych może. Co to jest? Mega shark. No zaraz, bo ja słyszałem, że przy Blood Moonie nowe rzeczy sprzedają. A trój knajfa widzę. A ty coś sprzedajesz? Nic. Nic nowego. Może ty? Chyba nie. O, ty sprzedajesz coś. Nielegalne części broni, a to będzie potrzebne też na później. Nawet kasy nie ma. 75 golda chcę za to. Chyba cię powaliło, stary. Dobra, ty nic. Rozumiem. Dobra, to ja tu pochowam wszystko i zaraz wracam.
Dobra, jestem z powrotem. Teraz będę musiał trochę dynamitu chyba kupić. Czy nie? Trochę bomb. A to dlatego, że muszę wydobyć kamienia, bo mam mało na rozbudowę domku. To dobre, ja idę po kamień i spotkam się zaraz w domku. Dobra, jestem z powrotem. Myślę, że tyle kamienia, co ty dam, spokojnie wystarczy. Zaraz tutaj tam do mikstur sobie. Nie to, dobra. Dobra, jeszcze pochowam tu te rzeczy. Bierzemy się zaraz do pracy. To będzie trochę większe rozbudowa niż poprzednie, więc będzie trochę dłużej to trwało, no ale dobra. Szybko tego nie skończę, tym bardziej, że nie wiem do końca jeszcze jak będę budował. Dobra, biorę cały kamień. No i dobra, zabieram się do pracy. Spotkamy się za chwilę. Thank you.
Dobra, jestem z powrotem, udało się. Widzicie, doprowadziłem tutaj do sporych ulepszeń. No na tym piętrze będą, a takie ozdóbki tylko właściwie, żeby ładniej ten domek wyglądał. Tutaj wyżej oczywiście pokoje dla NPC, o widzę, ten mechanik już tu dotarł. Ten sam, którego uratowaliśmy w lochach. Dobra, na dole tu więcej zmian widać. Zmieniłem na zewnątrz, żeby wyglądało jak kamień, a nie drewno. No oprócz tego jeszcze tutaj, bo jak wezmę, to będę musiał wszystko ze skrzyni pozbierać, ale to później zrobię. Tutaj jest, jak widzicie, lot z mobów. Oczywiście teren nie obsługuje polskich napisów, nie będzie uskreską. Tutaj wszystkie przedmioty z mobów. Wszystkie? Zaraz, chwila. No prawie. No i tutaj rzadkie przedmioty, bronie, głównie. Są tu jeszcze jakieś rzadkie przedmioty? Takie naprawdę rzadkie? Nie widzę, dobra. No i tutaj jest generator obsydianu, co zrobię w tym pomieszczeniu takim dużym. Na razie go nie zrobię, bo nie mam pojęcia, jak go zrobić. Znaczy wiem mniej więcej, ale nie chciałbym tu schrzanić, więc na razie go nie robię. No to dobra. Trzeba wrócić na jakąś wyprawę. Ale gdzie? Dokładnie. Gdzie ja mam pójść teraz? To zaczekajcie, ja zaraz wrócę. Dobra, już wiem, co będę robił. Uwaga, czas wyruszyć do piekła. Tak jest. Do tego samego, o którym mówię. A zaraz, widzę, że tu brakuje mi znowu pochodni, jak zwykle. O rany. Dobra, ile tego dziadostwa? Nie przesadzajmy. Dobra, lecimy naszym tunelem. Yeah! Zaraz. Trzeba wziąć miernik głębokości. Nie, to będzie potrzebne, bo jak dotrzemy do piekła, to nas spali żywcem. Dobra. Czy to będzie potrzebne? Nie. Po co mi to? O rany, zapomniałem o najważniejszym przecież. I w surowcach. O, super. Dobra, leć mi na dół. Nie chcę tu zginąć przez przypadek. Nie wiem, gdzie jest koniec. O jest, dobra. No to ja będę kopał aż do piekła teraz na dół. I spotkam się, aż tam dotrę. Dobra, wracam na chwilę. Jak widzicie, pojawi się nowy NPC. Już dosyć głęboko schodzę. Tutaj widzę, znowu obsydian trochę zebrałem, właśnie. Znowu woda spadła. Dobra, wracamy.
przedstawić nowego NPC, którym jest ten to pan. Otrzymujemy go, gdy zabijemy Skeletrona. To jest ten sam człowiek, którego uwolniliśmy od klątwy. Nic on sprzedaje. Taką czapeczkę fajną. To nie wiem co to jest, ten Black Dye. No i nasze ubrania. Tak jest. Gdy je założymy tutaj, wtedy będziemy mieć i zbroję, i nasze zwykłe ciuchy. Będziemy wyglądać w naszych zwykłych ciuchach. Dosyć fajne to może być. Dobra. No to co? Trzeba wracać. Gdzie to było? 1600 chyba gdzieś. Dobra. No to ja buduję dalej. Dobra, jestem z powrotem. Chciałbym zakomunikować, że po długiej batalii droga do piekła jest zakończona. I zobaczcie, ile obsydianu znalazłem. Bardzo dużo naprawdę tutaj. Trochę znalazłem innych materiałów też. Oczywiście ziemia i kamień były. No i trochę kasy. Właśnie będzie mi teraz potrzebna, zanim pójdziemy na dół. Idziemy do tego pana goblina, który to, gdzie on jest? A tam, widzę. Jakoś, co on tu robi w ogóle. I kupujemy Tinkerer's Workshop. Przedmiot, który łączy akcesoria. No i tak. Mogę połączyć teraz te oto dwie pary butów. Buty szybkości i buty latania. Proszę. Teraz mamy w jednym. Czy mogę jeszcze jakieś połączyć rzeczy? A mogę Obsidian Shield zrobić. Odporność na odrzut i na ogniste bloki, proszę. I teraz mam miejsce na to jeszcze. Pięknie. To jest naprawdę bardzo przydatna rzecz. Czy jeszcze mogę coś połączyć? Tych tutaj, co zostało? Nie, nie mogę. To uwaga, lecimy na dół. Do piekła! Drogą, którą zbudowałem. O ile dobrze pamiętam, to będzie jakieś 3000 stóp pod ziemią. Nie jestem pewien, bo jak spadnę tak, to na łeb, na szyję, to od razu zginę. Będę musiał się złapać w odpowiednim momencie. Tak 3000 gdzieś. Uwaga. Ciu, ciu, ciu. Oczywiście niezawodny Space Gun się przyda tutaj. No i... jestem. Tutaj właśnie. O! Widzicie, to jest piekło. Patrz, tutaj są najlepsze skrzynie. Mroczne skrzynie fioletowe. I tak do nich też jest potrzebny klucz. Tutaj jest naprawdę sporo nowych potworów. Oczywiście nie mogę zabraknąć tych głupich nietoperzy w formie ognistej. Nowe kamienie. Tu jest obsydian, nowe pochodnie, jak widzicie. Patrzcie, jak trafiłem. O, nowy potwór, proszę bardzo. Ulepszona wersja tych robali. Chodź tu. Patrzcie, jakie szczęście, dwie skrzynie znalazłem w jednym budynku. Według mnie to jest naprawdę szczęście. I tutaj mamy nowy materiał. Hellstone. Nawet lepszy od meteorytu. Czyli jak do tej pory będzie najlepszym materiałem. Jednak naprawdę trudno go wydobyć, jak widzicie.
Jest pod lawą i on też parzy tak jak meteoryt. Zbiorę sobie te pochodnie mroczne. Demon Torch. Demon. O, tam lawowe slime widziałem nawet. Ale fajny dźwięk teraz wydaje, jak połączyłem te akcesoria. Dobra, ale piekłem się nie zajmiemy w tym odcinku, niestety nie. O Jezu, atakuje mnie jakiś demon. Dobra, wracamy. Chciałem tylko wam pokazać przedsmak, co nas czeka. Ponieważ piekłem, znajdziemy się w następnym odcinku. W następnym odcinku. Cały odcinek będzie poświęcony piekle. I zobaczymy, co tam znajdziemy ciekawego. No ale jak na razie kończę i zobaczymy się w kolejnym odcinku Zagrałem w Terraria. Siema.